jest grubo. Jest grubo, czyli komu i dlaczego gruby przeszkadza. Jeśli gruba oznajmia, że jest gruba, jest coś więcej niż potwierdzenie, że ma większe ciało niż przewiduje norma. To oznacza, że jest gotowa do walki. W świecie, który brzydzi się grubymi, przeszła długą drogę. Od ukrywania się, znikania, lęku przed hejtem, niszczącego poczucia wstydu, dyskryminacji i wykluczenia, do samoakceptacji. Hardo podnosi głowę, mówi: jestem. To pierwsze słowa książki pod tytułem Gruba, a jej autorka to mój dzisiejszy gość, Maria Mamczur, dziennikarka, reporterka, a także socjolożka i malarka. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, kogo i dlaczego drażni gruby człowiek, czyli skąd bierze się fatfobia i jak sobie z nią radzić. Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska, jestem dziennikarką medyczną. Zwykle jest tu ze mną Magda Gajda, dziś jest chora. A to jest podcast Jest Grubo, czyli rozmowy o życiu osób z większą masą ciała. Maria, jak to jest? Dlaczego ludzie nie lubią grubych? To jest bardzo złożona, wiele przyczyn wpływa na to, że ludzie nie lubią osób grubych. Jedną z nich jest uleganie stereotypom, czyli postrzeganie osoby grubej jako kogoś, kto jest leniwy, objada się ponad miarę, nie dba o siebie, jest takim abnegatem i człowiekiem skazanym na brak sukcesu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, te stereotypy i fat shaming, czyli zawstydzanie z powodu większej masy ciała, jest napędzany też przez pewne mechanizmy rynkowe. Czyli? Tak naprawdę zawstydzanie ludzi grubych daje dobrze zarobić przemysłowi dietetycznemu, przemysłowi suplementów, chirurgii plastycznej, pewnym formom fitnessu, gabinetom medycyny estetycznej i też różnym zabiegom, które mają spowodować, że człowiek gruby staje się szczupły, z wyrzeźbioną sylwetką, kanoniczny, czyli przystający do takiego świata, w którym jest miejsce dla osób wiecznie młodych, bogatych, zdrowych i pięknie wyglądających, podlegających pewnym kanonom, które są coraz bardziej wyśrubowane i trudniejsze do osiągnięcia. Zawstydzanie ludzi grubych napędza konsumpcjonizm. Ciało staje się też przedmiotem konsumpcjonizmu. I pewne grupy, pewne segmenty, że tak powiem, są zainteresowane tym, żeby z jednej strony ten wstyd ciągle był, żeby rozwijała się fatfobia, która zmusza ludzi do określonych działań, a z drugiej strony, żeby ci ludzie stali się konsumentami tego, co im ten przemysł proponuje, a czasami proponuje rzeczy straszne, destrukcyjne dla organizmu, czyli na przykład pestycydy, które są jako spalacze tłuszczu sprzedawane na czarnym rynku, albo larwy tasiemca z pigułką, która tego tasiemca ośmierca wtedy już, kiedy się osiągnie zamierzony efekt. Ale widzisz, jak mówisz o tej fatfobii, to tak sobie myślę, że oczywiście społeczeństwo nie lubi albo dąży do tego, żeby zrobić wszystkich pięknymi, szczupłymi i ikonicznymi, jak powiedziałaś. Ale ja pamiętam też taką historię z mojego własnego dzieciństwa. Miałam może 10 lat, kiedy moja mama powiedziała mi: pójdziesz na spacer z wujkiem. Mój wujek, człowiek sporej tuszy, a ja pamiętam, że bardzo się broniłam przed tym i robiłam wszystko, żeby nie iść z wujkiem na spacer, bo się wstydziłam iść z wujkiem. Skąd się takie rzeczy biorą w głowie 10-letniej dziewczynki, ileś tam lat, tak wiele lat w sumie temu? No, a na to wpływają postawy i przekonania, czyli bardzo utrwalone pewne takie systemy postrzegania rzeczywistości. Trudno jest powiedzieć, czy ten wstyd był związany z lękiem przed wyśmianiem, hejtem, docinkami, czy to był wstyd wywołany tym, że nie chciałaś zwracać na siebie uwagi. Na przykład mogłaś być dziewczynką nieśmiałą, a potężny wujek zwracał uwagę i automatycznie ta uwaga przeszło na ciebie. Może ten wstyd był indukowany w domu, czyli wszyscy się zastanawiali, dlaczego ten wujek jest gruby, że wypadałoby, żeby był szczuplejszy. Może wynikało to też z lęków takich, obaw o jego zdrowie. No, tu mogły być bardzo różne mechanizmy. Faktem jest, że dzieci bardzo wcześnie dostają sygnał w rodzinach, że grube jest brzydkie, że grube jest złe. Zresztą
co tam dzieci. No przecież nawet w słowniku języka polskiego pod hasłem gruby jest adnotacja, ja teraz nie mówię dosłownie, bo nie pamiętam dosłownie, ale że jest to osoba z większą masą ciała, nieładna. No to jednak coś jest na rzeczy, że jest to wartościowanie. Tak. To jest wartościowanie i z tym wartościowaniem spotykamy się od najmłodszych lat. Zresztą Magda tego doświadczyła, prawda, o czym piszę w książce. Inne moje bohaterki również, gdzie dzieciom, które mają większą wagę, właściwie funduje się bardzo ciężkie, trudne do ogarnięcia emocje, a nie, jakby nie ma świadomości, że czy nadwaga, czy otyłość nie wynikają tylko i wyłącznie, nie są jakby otyłością pierwotną, czyli nie wynikają tylko z tego, że ktoś je w nadmiarze i się nie rusza, ale mają bardzo wiele różnych przyczyn, w tym medycznych. Wspomniałaś o swojej książce, nawiązałaś do tej grubej w twojej książce. A jaka jest twoja historia? Bo ty wyszłaś właściwie też od chyba swojej własnej historii. Tak, ja wyszłam od swojej własnej historii, dlatego że ona jest w pewien sposób... właściwie takim oskarżeniem trochę środowiska medycznego, dlatego że ja zwykle byłam osobą przeciętnej, raczej szczupłej budowie ciała, więc w odróżnieniu od wielu moich bohaterek książki, przytyłam w pewnym momencie. I kiedy zaczęłam tyć, a miałam bardzo racjonalną dietę, bo jestem świadomym człowiekiem i zawsze dbałam o zdrowie, zaczęłam tyć, to zaczęłam szukać pomocy u lekarza. Dlaczego tyję? Co jest tego przyczyną? I zamiast uzyskać tę pomoc, słyszałam... albo oceniające różne takie zdania, proszę jeść mniej ziemniaczków, mniej chlebka. A tu i więcej się ruszać. Więcej się ruszać, ale już najbardziej mnie uderzyło to, kiedy jeden lekarz z dosyć dobrej kliniki, w której moja redakcja miała wtedy pakiety medyczne, powiedział: pani Mario, ZM. Ja spytałam, słucham, no mówisz, że jej mniej. No i wtedy faktycznie zaczęłam się zastanawiać, co jest ze mną nie tak. Nie uzyskałam tej odpowiedzi, nie skierowano mnie na jakiekolwiek badania, tylko ciągle mi sugerowano, ruszaj się, jedz mniej. Tak jakby to od ciebie wyłącznie zależało. Tak jakby to ode mnie zależało, a jak zaczęłam mówić, co jem, bo w pewnym momencie sytuacja, w której podano mi ulotkę o diecie śródziemnomorskiej i pani lekarka chciała mnie jakby pouczyć, jak mam się odżywiać, to ja powiedziałam jej: pani doktor, to może ja pani powiem, co ja jadłam wczoraj, i opisałam cały zestaw. I dokładnie powiedziałam: na śniadanie 4 łyżki płatków owsianych ugotowanych w wodzie, z łyżką jogurtu, który sama robię w domu, z cząstką jabłka, imbirem, kurkumą, cynamonem, na obiad pstrąg z sałatą, sosem winegrę, a na kolację 2 kromki razowego chleba z białym serem posypanym taką papryką wędzoną w proszku. No, po prostu tak, wzorcowo. I ona tak spojrzała na mnie... i mówi: to może pani za mało je. Ale faktem jest, że kiedy już to mówiłam, byłam już świadoma, co jeść, żeby jednak ten organizm dobrze funkcjonował. Ale świadoma, że to choroba? Czy jeszcze nie? To znaczy wiedziałam, że coś się dzieje z tym organizmem, natomiast ciągle nie miałam odpowiedzi, co się dzieje. Ale szukałam oczywiście informacji też o dobrym odżywianiu. Ale wcześniej niestety, na samym początku, jak zaczęłam tyć, a miałam też różne problemy takie życiowe, nie spałam, miałam zaburzenia snu, ponieważ mi się rozsypało małżeństwo, wyprowadziłam się z domu z 2 walizkami, wynajęłam od znajomych kawalerkę, a okazało się, że bezprawniej, miałam wyrok eksmisji, więc wszystko to naraz, plus praca w korporacji, w redakcji. Stres gigant. Stres gigant, taki, że spałam przez jakiś czas po pół godziny na dobę, tak przez pół roku, więc byłam wyczerpana. A potem dopiero się okazało, że kortyzol, który się wtedy uruchomił, robił spustoszenie, ale kiedy zaczęłam tak tyć od powietrza, czyli właśnie odżywiając się prawidłowo, wpadłam na szatański pomysł i to było najgorsze, co mogłam zrobić, czyli zaczęłam od diet. Czyli dieta Cambridge, dieta taka, dieta śmaka,
I to tylko spowolniało mój metabolizm, o czym zresztą mówi w książce, też w rozmowie ze mną, pani profesor Glinianiecka-Olszanowicz, która sama stwierdziła, że właściwie większość jej pacjentów to są ofiary diet. No, te diety mnie spowolniły metabolizm, potem przestałam już stosować te diety, a po prostu stwierdziłam, że no, muszę się odżywiać prawidłowo, czyli jeszcze nie fundować sobie większego tycia, po prostu utrzymać się na poziomie nadwagi, jeśli można, i dalej się badać, ale nie było to takie proste. I w końcu pamiętam, trafiłam kiedyś, ponieważ bardzo szanuję naturalne metody leczenia typu zioła, trafiłam do bonifratrów i lekarka ziołolecznik spojrzała na mnie i zobaczyła, że mam cienkie brwi. I tak powiedziała, a badała pani tarczycę? Ja mówię, no mam tam jakieś guzki, tam miałam biopsję, robiłam coś tego. Ona mówi, ale czy badała pani w kierunku niedoczynności? Ja mówię, no niby badałam, ale też tam w tej górnej granicy normy. Ona mówi, to zależy, kto co uznaje za normę. No i wtedy się okazało, że moja tarczyca nie działa, jest zwłókniała, że wcześniej nie przeszłam Hashimoto, które było niezdiagnozowane. I sądzę, że gdybym trafiła do dobrego lekarza, który zamiast mnie dyskredytować, próbować mnie w taki uszczypliwy sposób zmobilizować do dbania o siebie, nie znając faktu, że ja dbam o siebie, gdyby po prostu przeprowadził jakąś pełną diagnozę, to pewnie to moje tycie by się zatrzymało na paru kilogramach nadwagi, a nie trochę więcej. Te hormony właśnie, hormony, które ja nawet też nie miałam świadomości, jak bardzo one potrafią namieszać. Czyli kortyzol i nieczynna tarczyca, to jest straszne. I chyba nie ma człowieka, który potrafi wygrać z hormonami. Nie. Zapanować nad głodem. To nawet nie o to chodzi, bo ja jakby nie miałam tego problemu, że tak zajadałam sobie, prawda? Nie, tylko przemiana materii mi całkowicie siadła. Co by taki lekarz mógł ci w takim razie jeszcze powiedzieć? No przede wszystkim, jak zaczął mnie ustawiać hormonalnie, muszę do końca życia brać hormon tarczycy i badać co tam kilka miesięcy poziom hormonów tarczycy, bo też ta tarczyca bywa podła. Potrafi z niedoczynności wejść na czynność i na odwrót, więc trzeba to kontrolować, prawda? No niezależnie od tego, osoby z tak zwaną wysoką wrażliwością, takich się zaliczą, niestety są narażone na większy wyrzut adrenaliny i kortyzolu w sytuacjach stresowych, a tych się nie da uniknąć, kiedy się bardzo mocno wszystko przeżywa i przetwarza te bodźce. Powiedz mi, ta twoja książka, Gruba, zrobiła zresztą na mnie ogromne wrażenie. Skąd ten tytuł? Bo przecież Gruba to dosyć dyskusyjny tytuł i można powiedzieć taki trochę niepoprawny politycznie. No nie wolno chyba mówić o osobie z nadmierną masą ciała, że jest gruby. Albo... A dlaczego nie? No właśnie tak, znaczy właśnie pytanie, dlaczego nie? No dlaczego nie? Właśnie o to chodzi, żeby odczarować to słowo, żeby ono było neutralne, takie samo jak wysoki, niski, jeszcze jakiś. To jest tylko określenie. Ja pamiętam na jednym ze spotkań autorskich, osoba, która je prowadziła, strasznie mnie grillowała, jeśli chodzi o to słowo gruba. I mówi tak, no ale jak pani to określi? Widzimy kogoś tam dalej i chcemy określić człowieka i mówimy o ten gruby? A ja mówię, a dlaczego mamy na podstawie masy jego ciała określać? Czy on nie jest jakoś ubrany, czy nie ma parasolki albo jakichś innych atrybutów, które go odróżniają od innego człowieka? Natomiast sam tytuł, on nie był w zamyśle prowokacyjny. Najpierw ten tytuł był takim hasłem roboczym. No po prostu gruba, bo chciałam na ten temat napisać. Ale potem, kiedy zmierzyłam się z taką fatfobią w wydawnictwie, które najpierw miało wydać tę książkę, gdzie po prostu ależ proszę zmienić tytuł, nie można dać grubej na tytuł. A ja mówię, dlaczego? Usłyszałam, no bo jak przyjaciółce podaruje książkę gruba, to co w ten sposób zasugeruje? Albo jak poprosić przy kasie o grubą? To się nie sprzeda, to przecież jest wstyd. No i wtedy sobie pomyślałam, że tym bardziej ta książka ma się tak nazywać. Gruba, po prostu gruba. Są ludzie grubi, są chudzi, są wysocy, niscy, są różnorodni i powinniśmy dać przestrzeń dla wszystkich. Wszyscy zasługują na szacunek bez względu na
wygląd, na masę ciała, na orientację, na rasę, na wyznanie. Po prostu wszystkim nam się należy szacunek. Przyznam ci się, że ja po przesłuchaniu, bo słuchałam twojej książki w audiobooku, też miałam takie uczucie, że właściwie od tej pory przestałam zajmować się dietami i myśleniem o tym, Boże, żebym ja tylko znowu jeszcze trochę schudła, czy ja dobrze jem. Wcześniej chodziłam do dietetyka i się zastanawiałam nad tym, czy ja się wywiązuję z tych diet restrykcyjnych dosyć. Po przeczytaniu twojej książki myślę sobie, Boże, trzeba się cieszyć tym, co się ma. I jakoś takie wspaniałe uczucie, że można naprawdę zaakceptować ten stan, w którym się jest. I to jest chyba taki dobry punkt wyjścia, taki moment akceptacji. Tylko zastanawiam się, czy to jest akceptacja, czy to jest body positive, taki w sensie ruch, czy ty propagujesz ten ruch body positive, który właśnie każe się nam akceptować bez względu na to, jacy jesteśmy. To znaczy, ten ruch robi bardzo dużo dobrego, dlatego, że stanowi taki punkt odniesienia dla osób, zwłaszcza takich, które są z zewnątrz sterowne, czyli takich osób, na które wpływa opinia otoczenia. Jeśli taka osoba, która nie akceptuje się, ma problem ze swoją wagą, znajdzie się w takim kręgu osób, które powiedzą, jesteś fajna, jesteś w porządku, to łatwiej się odbić od tego stanu, w którym ona jest ofiarą, w którym zamyka się w sobie, w którym boi się konfrontacji ze społeczeństwem, boi się jeść przy ludziach, bo przecież też to się bardzo właśnie często zdarza. To są te skutki fatfobii. Tak, i ona może się odbić. Może jakby spojrzeć na siebie łaskawszym okiem, ale to jest bardzo ważne w procesie też takiego psychicznego zdrowienia, czyli spojrzę na siebie łaskawym okiem, zaakceptuję to, przyjaźnie, a nawet się mówi pokochać swoje ciało, a jak już kochamy to ciało, to zaczynamy o nie dbać, prawda? I tu w tym momencie ważne jest, żeby wyrwać się z tej kultury diety, bo nas zewsząd ta kultura diety atakuje. To mamy jeść, tego nie mamy jeść. Uważaj, co jesz, tu zachorujesz, tu coś. Pięć razy dziennie. Tak. Co trzy godziny. Tak. I cały czas, zresztą zmieniają się te schematy i to taka mała dygresja. Jak jeździłam do Stanów, tam w pewnym okresie dosyć często miałam taką znajomą już celebrytkę. Jeszcze tutaj nie było celebrytów. Ona była znana z tego, że znała, że tam tu chodziła z Jacqueline Kennedy, a to z matką Olivera Stone'a. I ona mówiła tak, ty jesz pomidory? Jednego roku. Ty jesz, Marysiu, to zabójstwo. Pomidorów absolutnie nie można jeść, bo są rakotwórcze. Następnym roku znowu się z nią widzę, a ona co je? Przede wszystkim pomidory. Słuchaj, odkryli, że pomidory, ten likopen, to coś tam, wiesz, to serce. Jak mówisz, zewnątrz sterowna, tak? Zewnątrz sterowna i takich osób jest bardzo dużo, więc ta kultura diety jest straszna. Pamiętam, że w czasie jednego z wywiadów też ktoś mnie zapytał, czy stosuję jakąś dietę i powiedziałam nie. Ja świadomie jem. Czyli uważam na to, co jem. Ta dieta jest zbilansowana, patrzę na skład. Nie jem śmieciowego jedzenia, nie jem słodyczy. Odżywiam się prawidłowo. Po prostu to jest moje żywienie, to nie jest moja dieta. Ona zawsze będzie. Marysiu, czy ty miałaś świadomość, jakie efekty przyniesie twoja książka, zanim zabrałaś się do pisania i właściwie też po wydaniu tej książki? Spodziewałaś się tego, co się wydarzy? Czy wiesz, co się wydarzyło? To znaczy, ja wiedziałam, że muszę tę książkę napisać, że ona jest ważna, że trzeba się upomnieć o te osoby, przywrócić im należny szacunek, pokazać, jakby w ich imieniu wytłumaczyć, na czym to polega, bo z drugiej strony osoby grube nie muszą się tłumaczyć, dlaczego są grube. No to jest takie sprowadzanie ich do roli podsądnego. Społeczeństwo wydaje sąd, notabene społeczeństwo, w którym 60% ludzi ma nadwagę, wydaje sąd na tymi, którzy są trochę grubsi. I nawet moje bohaterki mówiły, ja nie muszę się tłumaczyć, ale ja wiedziałam, że ja muszę jakby wytłumaczyć, na czym polegają te mechanizmy otyłości, że jest otyłość pierwotna, otyłość wtórna, jak to w ogóle wszystko wygląda, między innymi w ich interesie, w ich imieniu. Odkryłam
fantastyczne osoby. Moja ulubiona bohaterka, jedna z takich ulubionych bohaterek, która opowiedziała mi swoją historię. I pamiętam, że jak pytałam ją o emocje, to aż zapaliła papierosa i mówiła, że jej profesor po prostu ją skarci za to. Ale okazało się, że nawet jej, wytrawnej dziennikarce, świetnej reportażystce, trudno było mówić o własnych emocjach. I to samo było z innymi moimi bohaterkami. Musiałam jej otwierać. Samo pisanie książki przypadło na bardzo trudny okres pandemii, więc często rozmawiałyśmy przez komunikatory, przez Skype'y, Messengery czy telefon. I to naprawdę były bardzo trudne rozmowy. I w tym momencie wiedziałam, że ta książka jest ważna. Ale to, co się potem stało, ile ja dostałam już listów, i to bardzo zaskakujące listy, bo czasami to były takie, że czytam pani książkę i płaczę, bo ta książka jest o mnie. I tych listów, że ta książka jest o mnie, było bardzo dużo. Ale też dostawałam podziękowania od szczupłych osób. Na przykład jedna dziewczyna mi napisała, że dziękuję mi za tę książkę, bo przejrzała się w niej jak w lustrze i zdała sobie sprawę, że ona, która ma dużo empatii, nie lubi nikogo krzywdzić, krzywdziła. Pewnym ocenianiem, pewnym wytykaniem, a nawet taką nie zawsze szczerą troską o zdrowie, prawda? Czyli mówienie o sobie grubej, czy ty dbasz o siebie, przecież ty umrzesz szybciej, ty fundujesz sobie choroby, czy ty dobrze jesz. Czyli taka agresja. No tak, fatfobia pod, z maską agresji. Tak, tak, to jest bierna agresja, gdzie wywołuje oczywiście osoby indagowanej bardzo duży dyskomfort, a niezależnie od tego po prostu jakby nie przyjmuje się do wiadomości prostego faktu, że osoba gruba często jest świadoma swojego ciała, swojej choroby, swoich ograniczeń, zna często indeks glikemiczny, zna różne diety, wie, co to jest insulinooporność. Co musimy? Co powinniśmy? Jakie jest lekarstwo na tę fatfobię? Przede wszystkim zrozumienie, jaką chorobą jest otyłość. Rozumienie, że to nie przekłada się na prosty stereotyp, żresz za dużo i się nie ruszasz, bo mogą za tym kryć się różne historie, zaburzenia odżywiania, traumy, których ludzie doświadczyli, ale też różne problemy medyczne. Ich jest też bardzo dużo, które po prostu prowadzą do otyłości. To jest jedna rzecz. Po drugie, wydaje mi się, że trzeba przywrócić szczerość, bo każda, nawet taka poprawność nie wnosi nic dobrego. Czasami jest taka protekcjonalna. Na przykład zastępowanie słowa gruba puszystą. Tak naprawdę to deprecjonuje te osoby, które są grube. Ja opisuję w książce taką sytuację, kiedy grupa nastolatków z liceum pojechała na Mazury i była wśród nich taka gruba dziewczyna, która odżywiała się jogurtem i sałatą, ale był taki moment, że postanowili wyjść na kajaki nad jezioro i ona została w domu. I jeden z chłopców coś tam zapomniał, wrócił i zastał ją w sytuacji, kiedy ona wcinała drugą paczkę chipsów XL. I ona zawstydzona zrzuciła z siebie te okruszki, a on szybko wyszedł. Udając, że nie widzi. Udając, że nie widzi. I do tej pory czuł wstyd, kiedy mi to opowiadał. To było już jakiś czas, wiele lat potem. No i pamiętam, że też rozmawiałam z dziennikarzem na ten temat. I on mówi, a może to dobrze, że się wstydzili? A ja mówię, nie, bo wstyd zabrał im tę przestrzeń, która była zarezerwowana dla szczerości. A gdyby to było naturalne traktowanie i szczere, to by taki chłopiec, mając świadomość tego, że ta dziewczyna musi być głodna, powiedział, słuchaj, weź, wyrzuć te chipsy, wiesz, dlaczego ty się tak głodzisz? Przecież każdy człowiek potrzebuje jeść. Słuchaj, znam dobrą knajpkę, pójdziemy, zjemy dobre jedzenie, zdrowe i fajne, a chipsy wyrzuć. I to by była prawidłowa prawda, reakcja, a ten wstyd coś tym ludziom zabrał i nic nie załatwił. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Maria Mamczur, autorka książki Gruba. A waszym zdaniem, skąd bierze się nienawiść wobec osób grubych z większą masą ciała? Napiszcie do nas w komentarzach pod podcastem, co o tym sądzicie. Czy sami doświadczaliście fatfobii, czy może sami kiedyś okazaliście niechęć wobec osób z większą masą ciała?
Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska, zwykle jest ze mną też Magdalena Gajda, która jest dziś chora. Przedpremierowych odcinków naszego podcastu słuchajcie w środę wieczorem. Znajdziecie nas na kanale Jest Grubo na platformach YouTube, Spotify i Apple Podcast. Serdecznie zapraszamy.